Jeżeli chodzi o oczekiwania, to wyniki tej kampanii spełniły oczekiwania klienta. Chodziło o to, żeby stworzyć coś innowacyjnego, co miało zasięg, co by zainteresowało dużą liczbę osób. Coś, co było interaktywnego, duża liczba wyświetleń, dotarcie do jak największej liczby osób. Te wyniki kampanii, które też były pokazywane na filmie, świadczyły o tym, że zostały zrealizowane te cele. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż, to tam różne są plany marketingowe, więc jeszcze to jest liczone, także będzie można się dowiedzieć o tym wkrótce. Okej, a to był w ogóle cel? To znaczy może być taki cel wzrost sprzedaży? Znaczy, wiesz, chodziło o to, żeby zbudować zaangażowanie wokół nowej wody. Chodziło o to, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało o tym żywiole, żeby zaczęło po nią sięgać. I myślę, że właśnie poprzez te filmy ludzie właśnie się o tej wodzie dowiedzieli. Jak czytałam komentarze, to pojawiały się takie komentarze w stylu Rojo, powiedz ludziom z Żywca, że właśnie kupiłem zgrzewkę wody, czyli ich reklama działa. I jeszcze co było fajnego, też opowiem o takim case'ie. Już po powrocie z całej wyprawy pojawił się filmik z serii Rok gotuje, w którym Rok przygotowywał mojito. Mojito bezalkoholowe na bazie wody gazowanej. Natomiast w tym filmie nie użył w ogóle słowa, że to jest żywioł, tylko woda gazowana. Pokazał, jak wlewa wodę do szklanki i przy czym była pokazana chyba tylko szyjka z butelki. I pojawiło się mnóstwo komentarzy. Rok, widzimy właśnie, że to jest żywioł. Czemu to ukrywasz? Pokaż butelkę. To żywioł, żywiec drój. I tak jak idzie lawina takich komentarzy w jednosłownych. Żywiec drój. Czyli właśnie to, wbiło to się w świadomość odbiorców. Żywiec zdrój, nienawidzimy was. Tak się wbiło. Nie no, to żywiec zdrój. Znowu ten żywiec zdrój. Znowu ustawka. Może... Nie? Nie. W pozytywnym kontekście Dobra. To było. A jak wyglądała współpraca, a właściwie taka wolność słowa Roka i Rojo, jeśli chodzi o nagrywanie filmów? One musiały być gdzieś akceptowane? Czy ten drink mojito, który... Ciekawe, jaką miał oglądalność, ale stawiam, że za 40... Czy ten drink mojito to w ogóle była inicjatywa Roka, tak. Nic w ogóle nie było z nami związane. Tak. Właśnie żony, która była w tym filmie operatorem, wysokiej żony. I jeżeli chodzi o właśnie ten wpływ klienta na filmy, to wcześniej spotkaliśmy się z Rokiem Rojo, wypracowaliśmy taką wspólną płaszczyznę współpracy, taką, która by realizowała cele klienta, ale też była naturalna z dotychczasową narracją vlogerów. I w tym pierwszym etapie kampanii, etapie konkursowym, gdzie filmy były puszczane raz na tydzień, to filmy było konsultowane z klientem, ale głównie pod względem merytorycznym, żeby na przykład nie było pomylone woda źródlana z wodą mineralną, bo to się najczęściej ludziom myli, więc bardziej pod tym względem produktowym. Natomiast jeżeli chodzi o wyprawę, to wiadomo, że tam był ten element żywiołu, żywiołowości cały czas zachowany, więc trudno byłoby cokolwiek konsultować z klientem. Także wcześniej poprzez naszą współpracę klient nabrał dużego zaufania do vlogerów i mieliśmy spotkanie, na którym sobie ustaliliśmy, co by było fajne do pokazania, co vlogerzy od siebie oferują pokazać, na czym klientowi zależy i były już wrzucane bez konsultacji klienta. Czasami dostawaliśmy maile, że na przykład, że to się bardzo klientowi podobało, na co więcej zwrócić uwagi. Natomiast ja myślę, że już było takie zaufanie do Roka i Rojo, że puszczali to po prostu już bez akceptacji. Okej, dobra, zaufanie od strony klienta było, a zabezpieczaliście się jakoś przed negatywnymi komentarzami, hejtem, i takimi dziwnymi sytuacjami, które mogły gdzieś tam spowodować, że ta kampania siądzie. Nie wiem, na YouTubie zdarzają się blokady filmów, albo tam właśnie zmasowane ataki. To jakoś technicznie się Znaczy tak, jeżeli chodzi o techniczne zabezpieczenie się, to mieliśmy dodatkowy też stworzony backupowy kanał, w którym mogliśmy wrzucać filmy, jeżeli coś by się stało z dotychczasowym kanałem. Natomiast również też mieliśmy różne spotkania też ze strony YouTube'a, żeby jakoś fajnie to wszystko poprowadzić. Jeżeli chodzi o hejty, no cóż, hejty się zdarzają, a komentarze też przeróżne były. Natomiast no, te 95% łapek w górę to naprawdę super wynik. A czy klientowi odpowiadała taka, bo będziemy też mówić o jakości wideo, taka jakość ich filmów, czyli kręcone z ręki, vlogi, czy gdzieś nie było takich zapędów, żeby może jednak wziąć
lepszą ekipę, profesjonalną kamerę, jakoś to ogarniać scenariuszowo, żeby to taka może wyszła z tego Martyna na krańcach świata albo... Wiem, że brnę, no ale... Znaczy, wiesz, można byłoby zrobić jeszcze lepszy materiał, gdyby na przykład było więcej czasu, to myślę, że Rocky Rojo sami stworzyliby taki materiał na miarę Martyny. Myślę, że z czasem za same te filmy zmieniały się, tak jak mówiłam, na początku był same tylko forma taka stricte vlogowa, człowiek i kamera. Później były dodawane takie elementy reportażowe, wszystko się zmieniało. I ja myślę, że tutaj był ważny ten element takiej bliskości z widzami. Że to nie były takie, jakby to robiła Martyna, to ktoś taki, nie wiem, dla wielu osób abstrakcyjny, gdzieś tam by były puszczane te filmy, z którym nie ma kontaktu z tym danym twórcą. A to było dla nas ważne, żeby ktoś był taki bliski, kto ma kontakt z widzami, widzowie mogą coś zgłosić. I dobra. Myślę, że... Rock i Rojo zostali między innymi wybrani do tej kampanii, ponieważ mają bardzo dużo widzów. W tej chwili tam chyba 150-170 tysięcy subskrypcji. To bardzo dużo, wtedy mieli trochę mniej. Ale ograniczenia tego konkursu, trzeba było mieć prawo jazdy na motor i mieć 18 lat, spowodowało, że jaki procent widzów Rocka i Roja kwalifikował się do tej kampanii? Pół? Jeden? Wiesz co, nie sprawdzałam procentów, natomiast... A ile było zgłoszeń? Zgłoszeń było kilka tysięcy. Jeszcze wizę do Stanów. A i wiza do Stanów, no tak. No wiza do Stanów była już załatwiana ze strony organizatorów. Było kilka tysięcy zgłoszeń i powiem ci tak, film był również publikowany nie tylko na kanałach YouTube, na YouTubie, była też promocja w innych kanałach tych filmów. Poza tym... I tą promocją zajmował się kto? Wy. My, tak. Okay. Tak. I to było tak, że no wiadomo, że tam dużo było osób młodszych wśród widzów, natomiast zdarzyły się opinie, że ci młodsi widzowie przekazywali informacje o tym swoim ojcom, wujkom, starszemu rodzeństwu, kolegom, więc ten efekt wirusowy dał sobie znać. I też zdarzały się informacje też, że były jakieś osoby powyżej 18 roku życia. Okej, dobra, kłam. Zanim przejdziemy i was, panowie, zapytam o zdanie, to chciałbym puścić jeden materiał, który roboczo i na razie nazywa się tajemniczo Pan Kanapka i będzie trochę dotyczył jakości wideo w sieci. Jeśli mogę prosić Telekino. W mojej pracy zajmuję się ludźmi. Rozkładam ich na czynniki pierwsze. Analizuję kawałek po kawałku. Najpierw muszę zadbać o kamuflaż. Oglądaj. Może znajdziesz tam siebie. Dobra, dziękujemy panu Kanapko. To jest inny pomysł trochę na kampanię w internecie. Profesjonalne wideo, reżyseria. Romek, opowiedz parę słów o projekcie Pan Kanapka i czy on się wiąże w jakiś sposób z kampaniami, z vlogerami. Bo ten pan, który tutaj był, to nie był vlogerem. Nie był, dzień dobry. To jest taki przykład, nie macie prawa poza pojedynczymi osobami znać tego przykładu, bo jeszcze go nie ma i nie ma tego pliku w sieci i przez parę miesięcy nie będzie, ale kręci się rzeczywiście serial. I to jest taki głos w dyskusji, ja z Maćkiem jakby kilka dni temu jakby ustaliłem, że pokażemy to, mimo że to nie jest do końca gotowe, przedpremierowe, nie da się tego prawie się tego nie da wygooglać i tak dalej, to ja się trochę nie zgadzam z tezami z pierwszej konferencji, że jakość produkcyjna jest jakimś kłopotem. Nie jest. My jako widzowie nie rozróżniamy, czy to jest dobrze zmontowane, czy źle, tylko czy to jest dobre, czy niedobre. I jest tysiąc przykładów rzeczy, które są zrobione za 5 zł i są bardzo ciekawe i vice versa. Rzeczy, które są bardzo drogie i słabe, czyli tutaj to nie jest w ogóle jakiś czynnik szalenie istotny. On jest o pieniądzach raczej i o sposobie ich pozyskania i rozumiem, że ten panel troszkę jest też o pieniądzach i bo jeśli chcemy rozmawiać w takim nurcie komunikacji marketingowej czy reklamy, to natychmiast wchodzimy w tematy budżety marketingowe. Przykład z poprzedniej prezentacji też był z budżetów reklamowanych finansowany. Czyli ja stawiam tezę i to jest przykład i moim zdaniem takich rzeczy się będzie pojawiało dużo w polskim internecie.
że jakość ma znaczenie, bo widzowie są bezlitośni. Znaczy w takim sensie oni są wychowani na filmach z całego świata i po prostu rzeczy dobre będą wypierały rzeczy złych. Jeszcze jedno sprostowanie, bo tutaj było też w pierwszej prezentacji taka informacja, na którą część sali zareagowała tak z lekkim oburzeniem, że tam są, że będą blogerzy, którzy zarabiają kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Z moich informacji wynika, że są już dzisiaj blogerzy, którzy tyle zarabiają, tylko oni robią content nie po polsku. Znaczy oni jakby robią content na świat. Wszyscy ciągle mówimy o medium, otwarciu na świat, cały świat i tak dalej. Róbmy content na Amerykę Południową, na Azję i tak dalej. Znaczy tutaj nie ma absolutnie granic, czyli ja stawiam taką tezę, że pieniądze w internecie zaczęły się pojawiać. One nie są specjalnie jeszcze wielkie rzeczywiście, ale bardzo, bardzo, to, bardzo mocno to ruszyło i pojawiają się źródła finansowania rzeczy, które nie są za 5 zł. To nie jest za 5 zł, nie jest to nie, też niesamowicie drogie. To też to nie są produkcje typu reklama czy telewizja, ale to już zaczyna wyglądać w miarę nieźle i ja możesz rzucić jakąś liczbę, jakiś rząd, ile kosztuje taka produkcja? Albo no, to jest jedna z najbardziej skrywanych tajemnic, ale ja bym powiedział jakieś 50% kosztów rynkowych tej jakości. To tak tylko mogę być. Nie, ale to jest jedna... Nie, no, przepraszam za takie tajemnice. Bo za chwilę Ilona ciebie też zapyta. Ale to jest jedna z trudniejszych rzeczy na tym rynku, żeby robić to stosunkowo dobrze i stosunkowo tanie. To jest bardzo trudne. Czy to nie jest kamera z iPhone'a albo kamera za 1000 zł, ale też nie jest to plan produkcyjny za 200 tysięcy złotych, czyli trzeba znaleźć taki balans. Ja wierzę bardzo w to, że rzeczy robione stosunkowo tanio. Nie za 5 złotych, ale stosunkowo tanio to jest przyszłość. I twój pomysł na monetyzację tego kontentu, bardzo brzydkie słowa, jest taki, że szukasz partnera albo sponsora takiego projektu. Akurat tak? W tym przypadku jest tak, że ja robię jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, idę do dużych mediów i mówię im tak, daję wam sezon serialu przyzwoitej jakości, pokazuję im scenariusze, to jest pisane przez niezłych ludzi, to w ogóle dość dowcipne będzie w odcinkach i mówię im tak, daję wam to za darmo. Czyli idę do medium i mówię, daję wam to za darmo pod jednym warunkiem, dajcie temu rozgłos, dajcie temu ruch. To jest taka waluta, z którą ja idę do reklamodawcy i mówię, zaszyję tutaj product placement, inteligentny product placement. Dzisiaj większość dobrych reżyserów tak robi i większość wytwórni tak robi. Czy to jest Polański, czy to jest Woody Allen, dzisiaj product placement jest ważnym elementem finansowania w ogóle kina, filmu, telewizji i tak dalej. I mówię, przychodzę z taką walutą od portalu, tyle osób to zobaczy, takie są pomysły, o tym jest serial, taka jest grupa docelowa. Nie przypadkiem to są białe kołnierzyki, czyli grupa z dość dużą zasobnością. Lemingi ostatnio, modne słowo. To tylko będzie nakręcało tą historię, także ja się nie zgadzam z tym pojęciem lemingi, ale rzeczywiście zainteresowanie rośnie. Czyli to jest taki pomysł jeden z wielu, bo każdy ma swoją drogę w życiu na to, jak finansować rzeczy wideo. Absolutnie wierzę w rzeczy wideo w internecie, że to jest wielki, wielki rynek i w Polsce on też się zaczyna dziać. To wiem, że nie możesz, ale podaj jakieś liczby, bo chcę wyciągnąć od ciebie odpowiedź. Ktoś, kto produkuje na przykład taki content, ma pomysł na taki serial i potrafi go dobrze zrealizować, ile może wyciągnąć od reklamodawców? O jakich pieniądzach tutaj mówimy? Czy mówimy tutaj o 2000 zł, 10 tysięcy czy 100 tysięcy? Na pewno sumy wyższe niż tą, co podałeś na końcu. Okej, okay, dobra. A teraz Ilona, możesz powiedzieć, jaki był przybliżony, dobra, wiem, umowy i tak dalej, budżet tej kampanii. Od razu jakąkolwiek cyfrę podasz, od razu jakby chcę zdementować i sprostować. Pytam się o budżet tej kampanii, a nie ile Rock i Rojo zarobili, nachapali się za nasze. Przekroczył 100 tysięcy? Budżet był wystarczający na zrealizowanie tej kampanii. Czy da się zrobić taką kampanię poniżej 100 tysięcy złotych? Znaczy, wiesz, tutaj... ciężko, no. Ciężko. Nie da się, to widać. Nie da się. Okay. No dobra, no, ale to też można sobie policzyć. Tam ekipa była 7 osób, tak? 7? Czy okej, okay, bilety, przeloty, okej, okay, hotele, produkcja, tak dalej, hamburgery. To okej, okay. Dobra, powyżej. Chcę w tej dyskusji jakby sprowadzić też właśnie... Znajdźcie mi vlogera, który na odsłonach jest w stanie zarobić 100 tysięcy złotych. Że takim projektem jakby można troszeczkę inaczej funkcjonować w sieci i jakby
nie, znowu te cynamony mi, cynamonowych challenge nie robić, tylko robić to, co się pasjonuje, dopasować, dogadać się z marką i w ten sposób funkcjonować. Nie wiem, czy tutaj zatoczymy koło i powrócimy do dyskusji o sprzedajnych blogerach. Krystian, sporo, a ty wiesz, znasz wielu blogerów. Tomek Orange robiło wiele kampanii z blogerami, też te zarzuty często się pojawiały. Czy to jest problem dla klienta, albo klient wie i zdaje sobie, ma świadomość, że zaangażując blogera do jakiejś kampanii, naraża go właśnie na tego typu komentarze. Sprzedaje na dziwko, sprzedał się, to już skończyłeś się na kill em all i tak dalej. To jest problem dla klienta, wy jako agencja? Żaden. Żaden? Ale to klient o tym nie wie, czy... Nie no, żaden. No bo dla blogera to jest często problem, albo dla vlogera. Nie no, oczywiście, ale to jest tak, że... Vloger albo bloger jest pewnego rodzaju marką, jak to parę produktem. Razy padło, pewnego rodzaju produktem. Klient, decydując się na współpracę z tą marką, niejako kupuje na chwilę tą markę z pełnymi konsekwencjami dla siebie i to jest ryzyko dla klienta i o to dba on przede wszystkim. W mniejszym stopniu dba o, w zasadzie nie dba o ryzyko dla marki, bo to jest problem marki, która się decyduje na taką współpracę. Wiesz, to jest trochę tak samo jak w klasycznej reklamie, gdzie znany aktor bierze pieniądze od telekomu, banku, wody mineralnej i tak dalej. I można zrobić to dobrze i źle. Znaczy są przykłady, że jest słabo i potem trzeba się wstydzić i są przykłady, że jest dobrze. Czyli to jest trochę, znaczy ja nie jestem jakimś dogmatycznym przeciwnikiem, żeby blogerzy brali udział w rzeczach reklamowych, tylko to jest trochę o pewnym stylu i klasie, bo takie sprzedanie się i pojechali, bo dostał 1000 złotych, rzeczywiście jest słabe, ale jeśli to się włoży pozycjonowanie... Jeżeli 100 tysięcy, to jest dobre. Każdy niech... Znaczy, ja nie mam kłopotu, żeby vloger dostał 100 tysięcy i zrobił coś fajnego. Znaczy, dobra wiadomość jest taka, że ludzie dość szybko zapominają, naprawdę. To takie pocieszające jest może lekko, jeśli zrobi się coś słabego w branży reklamowej, ale mi się wydaje, że trzeba trochę we własnym sumieniu sobie rozstrzygnąć, czy jest się po takiej stronie branża PR, wiarygodność, własne nazwisko, czy jesteśmy w biznesie trochę rozrywkowym, trochę reklamowym, bo zła wiadomość jest taka, że pieniądze w reklamie są bardzo duże, ale one są dość, znaczy ci gracze, którzy je wydają, czyli ci pośrednicy, agencje reklamowe, domy mediowe, no są dość bezwzględne i nie patrzą na interes klienta, a nie jakby was, jeśli mogę tak powiedzieć, i to się nie zmieni. Ja bym nie miał tu jakichś specjalnych wątpliwości, że to będzie jakaś inna rozumiem, walka, niż... vloger musi mieć kręgosłup, świadomość. Tak? Ale też zdrowy rozsądek, co działa, co nie działa, bo no, naprawdę, jeśli byśmy na takich znanych przykładach znanych celebrytów pogadali, to są rzeczy dobre i złe. I jakby analizując, dlaczego przykład A jest dobry, a dlaczego przykład B jest zły, bardzo podobne zasady działają jakby w necie. Zresztą też pamiętam... jedną rzecz, Maciek, tylko, bo ta dyskusja nawraca od 2 czy 3 lat, prawda? Ona na początku została źle ustawiona po prostu. To znaczy ja jako firma, tak, która wykorzystuje współpracę z blogerami czy z vlogerami, ja was, blogerów czy vlogerów, traktuję po prostu jako medium. Tak? No bo jest to, tu Ilona pokazała, jak była robiona ta kampania dla Żywca i pokazała taki slajd, gdzie było pokazany cały taki miks, prawda, różne rzeczy. No i to tak jest po prostu, tak, do różnych ludzi komunikujemy w różny sposób. No i teraz bloger jest medium. Co go różni od gazety? No różni go to, że sam musi różne rzeczy robić, prawda, no też no, różni szeleszczą, bo to zależy od dykcji, ale że sam różne rzeczy musi dostarczać, prawda. My wykupujemy reklamy w gazetach. Te gazety się z tego utrzymują, prawda? Czy ktoś ma do dziennikarzy zarzut o to, że w gazecie, w której on pisze, pojawiały się reklamy? Nie. Dlatego, że tak to zostało ustawione po prostu. Bloger ma trudniej, bo jednocześnie występuje jako dziennikarz, jednocześnie występuje jako redaktor naczelny, jednocześnie występuje jako dyrektor sprzedaży. Więc tutaj jakby się pojawiło to przekłamanie pewne, że są sprzedajne dziwki. No tak samo są sprzedajne, jak sprzedajni są dziennikarze, którzy pracują w gazetach, którzy przyjmują reklamy, prawda? No też można tak to ustawić. Oczywiście to jest błędne ustawienie, bo wszystko zależy od sumienia konkretnej osoby i nie oszukujmy się, bloger, który, jeszcze w Polsce nie było takiego przypadku, jeśli sobie przypominam, ale bloger, który by się ewidentnie sprzedał po prostu, to znaczy wszedłby na payroll i powiedział po prostu, będę o was pisał tylko cudownie i tak się umawiamy i najlepiej schowajmy to pod stół, żeby nikt o tym nie wiedział. W momencie, kiedy to wypływa, przestaje być znanym blogerem.
Albo się staje tak znany, że nikt nie chce z nim współpracować, prawda? Znaczy, wtedy... Takie przypadki są, tylko że to startują bardzo młodzi blogerzy. Ja mówię o dużej marce, prawda? Nie, no bo to, że ktoś tam, wiecie, za błyszczyk, prawda, wyślijcie mi koniecznie, nie wiem, wyślijcie mi słuchawkę do testów, a ja będę o was super fajnie pisał, tak? No nie, bo to nie o to chodzi, tak? Nikt nie ma zysku wtedy z tego po prostu i da się to współpracować. A dostajecie jako Orange tego typu oferty właśnie? Proszę, proszę, daj mi słuchawkę. Napiszę o niej recenzję. Znaczy, wiecie, dostajemy, wyślijcie mi 3 smycze, tak? Bo bardzo chciałbym o was napisać, bo wiecie, że tacy ludzie też są, tak? Te gimbusy przywoływane, to się zdarza. Są też poważniejsze nazwiska, tak? Które mówią, słuchajcie, może byście. I są bardzo poważne nazwiska, które przychodzą i mówią, słuchajcie, powspółpracujmy. Ale to już jest zupełnie inny sposób rozmowy, prawda? Znaczy, znajdźmy wspólną wartość dodaną. Mam ofertę dla was, tak? Tak, znaczy występuję po prostu jako no, marka. To chyba jest dobre słowo tutaj użyte przez Krystiana. No więc właśnie, bo to też nie jest tak, że ci marketerzy albo agencje, które jakby je reprezentują, to są jakieś demony, które próbują w niecny sposób wykorzystać blogerów do swoich celów, obedrzeć ze skóry i porzucić w kącie, tylko jakby za każdym razem szukamy takiego sposobu współpracy win-win. Czyli oczywiście chcemy skorzystać na waszym wizerunku, ale mamy też świadomość tego, że jeżeli przegniemy i pójdziemy po bandzie i potraktujemy was jako słup ogłoszeniowy, no to będzie to a. niewiarygodne, b. zdyskredytuje was, c. odbije się negatywnie na samej kampanii kliencie, więc nikomu na tym nie zależy. Okej, okay, a ja też nie chciałbym tej dyskusji, znaczy nie chciałbym też, zwracam się do was publiczności i do kamer i do ludzi, którzy będą to potem oglądali, że ustawiam jakby vlogerów, że każdy vloger musi sprzedawać, być produktem i tak dalej. Oczywiście nie. I wielu blogerów i vlogerów w ogóle nie myśli o współpracy i bardzo dobrze. Skupiamy się na razie na tej części blogerów, którzy gdzieś myślą o takiej współpracy. I czy na sali, pomieszajmy, blogerzy i vlogerzy, czy są na sali tacy z was, którzy, jeśli poprosiłbym teraz, prześlijcie mi swoją ofertę albo link do strony, gdzie macie swoją ofertę dla klienta, albo opisane zasady współpracy. To proszę podnieść rękę, kto ma taką ofertę. Raz, dwa, trzy, cztery chyba. Okej, z pięć osób się przyznało. Dobrze. Czyli co? Nie boją. Nie mają. Nie, no w większości. Znaczy w przypadku blogu... No tak, to będzie pierwszy komentarz pod tym filmem. Okej. No dobrze, no to tylko pięciu, sześciu. Ale czy to jakimi kryteriami wy do waszej czwórki kierujecie się, oceniając blogera albo vlogera do współpracy? Czy to są właśnie tylko odsłony tego bloga, vloga, czy nie wiem, może jest ważna inna aktywność, osobowość i takie tam pitu-pitu? Jaki jest taka checklista, lista punktów, które powinien spełnić vloger, który dobrze rokuje do współpracy. To może ja zajmę głos. Przy wyborze blogerów kierujemy się zasięgami, statystykami, ale to nie jest jedyny wyznacznik wyboru blogera, ponieważ dla nas ważny jest ten content, to jak dany bloger wypowiada się na przykład w danym temacie, czy on lepiej się sprawdza na przykład w formie wideo, czy w formie reportażów, czy w formie różnych notek, jakieś bajanie o życiu. Przede wszystkim też dopasowujemy produkt do danego blogera, żeby po prostu ta kampania jemu nie uwierała, żeby dobrze się czuł. Ja też spotykam się wielokrotnie z blogerami, znam ich preferencje, wiem, jaka kampania może im się spodobać, jaka nie, jaki produkt może im się spodobać, jaki nie. Więc tutaj też bardzo wszystko indywidualnie jest konsultowane. To też jest tak, że jak bloger podejmuje współpracę z klientem, to nie jest tak, że siada sobie taki bloger i klient mu tutaj napisz to i to, tutaj napisz to i to i ten bloger bierze pieniądze i musi pisać. Nie. Ale poczekaj. Okej, ty jesteś agencją, a może nie zdarzają się tacy klienci, którzy faktycznie tak chcą zrobić? Tak, chcą, ale ja mu mówię, że na tym nie polega współpraca z blogerami, vlogerami. To jest kupienie sobie jakiejś, nie wiem, lepiej kupić sobie jakiś baner, czy reklamę na blogu, czy reklamę displayową i po prostu robić reklamę odsłonową. Tutaj jest co innego, to jest ważny content, zaangażowanie, interakcja. Okej, Krystian? Ja bym nawet powiedział tak, że czasami się zdarza, że klienci zwyczajnie się boją blogerów i vlogerów. To sporo złego zostało zrobione przez różnego rodzaju
hejterów, czy blogerów, kontrowersyjnych, którzy na początku na tej swojej kontrowersyjności budowali chcę markę. Chcę być tak jak Kominek, chcę mieć swojego doktora Edgera i tam, tak? Tak. I często się zdarza w ten sposób, że my proponujemy klientom współpracę z blogerami i oni na początku podchodzą z dużą nieufnością. Znaczy wiedzą, że to jest środowisko kluczowych liderów opinii w internecie, które ma już w tej chwili zasięg, ale zaczynają się włączać właśnie case Kominka i doktora Edgera i zaczynają się zastanawiać, czy przypadkiem na tym nie stracą. Rzadko kiedy zdarza się sytuacja, kiedy klient nam narzuca, że koniecznie ma być napisane to, to i to, ma być 4 wpisy, z tego 3 z materiałem wideo i marka ma być po środku ekranu, a bloger z boku. Nigdy takich rzeczy raczej się nie zdarzają. Natomiast jeżeli chodzi o kryteria wyboru, no to co powiedziała Ilona, czyli dopasowanie wizerunku danego blogera, vlogera do marki, czy to ze sobą koresponduje. No i zasięg oczywiście ma również znaczenie, czyli liczba unikalnych użytkowników, liczba subskrybentów. No szacujemy jakby, ile osób jest w stanie się dowiedzieć o tej naszej współpracy. I trzecia rzecz, która jest często pomijana, to są te czynniki miękkie. Czyli to, w jaki sposób tego rodzaju współpraca się układa. Jak układa chemia. Się rozmowa? Chemia. Ale znaczy nie chemia rozumiana jako nadajemy na tej samej fali, tylko chemia rozumiana jako poważne podejście do tematu. Bo czasami zdarza się tak, że trafia się bloger lub vloger, który ma zasięg, ma odpowiedni wizerunek, ale jak zaczynamy z nim rozmawiać, to okazuje się, że raz ma takie zdanie, raz ma inne zdanie, co chwilę je zmienia i to jest już pewnego rodzaju sygnał ostrzegawczy, że trzeba na kogoś takiego uważać, bo jak przyjdzie do rzeczy i do podpisywania konkretnej umowy, to później może się zdarzyć, że ktoś się z tej umowy, znaczy bloger albo vloger się z tej umowy nie wiąże i na takie osoby również uważamy. Okay. Znaczy, tu trzeba dwie rzeczy chyba powiedzieć, bo z jednej strony coraz więcej się teraz mówi o współpracy z blogosferą, prawda? I w tych wszystkich poradnikach, które się pojawiają w takiej czy innej formie, jest takie ważne zdanie, że firma musi rozumieć blogera, prawda? I to jest istotne. Znaczy, jeżeli firma właśnie podchodzi do blogera jako do słupa ogłoszeniowego i mówi tutaj proszę bardzo, napisaliśmy już panu tekst, to widzieliście to na pewno, bo niektórzy to publikują, prawda? Że to proszę bardzo, taki mamy artykulik gotowy, może pan zmienić, pani zmienić tytuł. No to nie wyjdzie. Z drugiej strony bloger też musi rozumieć firmę, prawda? Bo ta współpraca musi iść w dwie strony. To znaczy trzeba mieć świadomość tego, że firma pewne oczekiwania ma, bo jednak wykłada kasę, bo jednak coś chce. No nie oszukujmy się, każda firma na koniec dnia chce sprzedać. Natomiast jeszcze jedną rzecz, bo przyszła mi teraz do głowy. To jest, wiecie, trochę tak jak z podrywaniem dziewczyny, no po prostu. Jedną dziewczynę zabierze się na sushi, tak? A inną dziewczynę zabierze... No wiem, że tydzień bez sushi jest teraz, ale... A to w tym tygodniu wolne, a inną dziewczynę zabierze się na kanapkę do Subwaya, a jeszcze inną się zabierze do domu, tak, i się jej przygotuje samemu coś do jedzenia. I to jest trochę tak samo, że przy dobieraniu tego, jakie wskaźniki są ważne, tak, trzeba też brać pod uwagę, jaka to jest kampania i do kogo mówimy, bo dla jednych lepsza będzie akcja taka, jak tutaj Roman pokazuje, prawda, gdzie jest dużo pieniędzy, stosunkowo dużo, jak dla normalnego człowieka, wyłożone, prawda, na to, żeby to przygotować i warto to jest zrobić, ale może się okazać, że o wiele lepsza w innym przypadku będzie kampania, kiedy zaprosimy 3 osoby, które kręcą właśnie iPhone'ami, prawda, ale dodają zupełnie inną wartość, tak, nie wiem, serce dodają swoje, prawda, albo to, że akurat tak fajnie przeklinają, że nasza grupa docelowa ich słucha, a my chcemy trafić do tych, którzy najpiękniej w Polsce przeklinają. Okej, okay. Romek? Trochę już to zostało wszystko powiedziane, ale mi się wydaje, że najważniejszy jest pomysł. Znaczy, wiecie, jak trudno jest znaleźć dzisiaj na rynku i płacimy pieniądze. Wiecie, jak trudno jest znaleźć ludzi, którzy umieją robić ruchome obrazki do internetu, że tak to nazwę, taki bardzo nieprofesjonalny sposób, którzy rozumieją, co to jest internet, czym się różni od telewizji, którzy rozumieją odrobinę sztukę filmową, odrobinę, taki półprzeźroczysty montaż i którzy mają pomysł kreatywny, czyli takie różne kompetencje naraz. Wydawałoby się, że to pewnie jest sala pełna takich ludzi, ale nie jest. Znaczy, to kłopotem dzisiaj jest to, że za pomysły się najwięcej płaci. Pieniądze się znajdują nie od razu, nie w pierwszym tygodniu i nie jest to takie super łatwe, ale znajdują się. I ja mam takie dość jasne rozgraniczenie. Dla mnie blogerzy są trochę bardziej w branży PR. Delikatnie, nienachalnie, raczej współpracować niż reklamować. Tak czyli dalej. Raczej to, budują wizerunek o tak, marce niż jest, sprzedają. To jest w branży PR z całą konsekwencją, czytaj, mało pieniędzy. Ja nie wierzę, że vlogerzy i blogerzy poza wyjątkami będą zarabiali jakieś wielkie pieniądze, bo to jest taka branża, przepraszam, jak kogoś to urazi, ale takich gazetek osiedlowych trochę, tak? Czyli jest sobie mała gazetka, czasami fajnie wydawana, ale z punktu widzenia dużego budżetu marketingowego, czy to jest Orange, czy to jest inny duży reklamodawca, to jest malutki strumyczek pieniędzy gdzieś z boku i to naprawdę nie zmienia świata, z całym szacunkiem do rzeczy, które tutaj wszyscy robimy, tylko, ale jeśli chcemy wejść do dużej
dużego koryta pieniędzy, że tak to już cynicznie opowiem, trzeba mieć fajny pomysł, zwykle rozrywkowy, bo to ludzi bawi, czyli taki zwykle pomysł, który jest nakierowany na końcowego użytkownika, który jest lekki, zabawny, kreatywny, bardzo ważne słowo, kreatywny, plus umieć to opakować, używając wszystkich nowoczesnych rzeczy. Czasami da się zrobić kamerą z iPhone'a, czasami się nie da. To jest naprawdę już potem wtórne, czyli pomysł jest najważniejszy. Spróbuję zrobić ryzykowną ankietę. Wiem, że niektórzy się wstydzą podnosić ręce i tak dalej, ale może się uda. Znaczy spróbujcie odpowiedzieć, to może coś fajnego wyjdzie. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy tu na konferencji jakiegoś klienta, ma pomysł na kampanię, kładzie na stół 15-20 tysięcy. Kto z blogerów, vlogerów usiadłby do rozmów z takim klientem? Okej, 10 osób chyba, dobra. A kto z blogerów i vlogerów nie usiadłby w takim razie? Okej. Jeśli zdążyłem, to chyba ze trzy osoby. No dobra. A kto jest blogerem albo vlogerem na tej sali? Aha, no dobra. Dobra, wszystko jasne. No jednak okej, nie ma wielu chętnych na te 15-20 tysięcy. A jak podbije stawkę? 50 tysięcy? Nie, dobra, fantazjuję. Okej, znaczy to też mi... W przypadku blogerów można też posiłkować się pewnymi case'ami, przykładami. Jest ich już trochę. Jest też coś, czego vlogosfera jeszcze nie ma, Polska. Czyli jakaś tam... są konkursy, niezależne konkursy na vlogi, na blogi. Blog Onetu jest takim konkursem, co nie oznacza, że każdy bloger wygrany to od razu tam jest chętny do współpracy z reklamodawcami i tak dalej, ale to jest ciekawe sito do szukania blogerów, którzy chcą coś więcej zrobić ze swoim blogiem. W przypadku blogerów jest też lista wpływowych blogerów Kominka. Okej, wiem, że można się czepiać wiele rzeczy do Kominka i do tej listy i tak dalej, ale jeśli przejrzycie kampanię tegoroczne i zeszłoroczne blogerów, którzy brali udział w kampaniach reklamowych, to w większości będą ci blogerzy z tej listy. Jestem na tej liście. Tam jest tych blogerów 30. W przypadku vlogosfery jeszcze chyba nie ma takiego miejsca, gdzie można by znaleźć wpływowych blogerów. Można oczywiście sobie jechać po statystykach albo sprawdzać tam ilość subskrypcji albo tak dalej, ale z punktu widzenia was, reklamodawców, czy agencji, czy klientów, to chyba to jest cały czas takie trochę szukanie na własną rękę, tak? Nie ma takich wskazówek albo... Znaczy wskazówek jasnych, nikt jeszcze książki na ten temat nie napisał, ani bloga, ale tak samo jak ciebie bym zapytał, wymień mi 10 vlogów, które według ciebie mają znaczenie, tak samo jak zapytasz pewnie każdego z nas, to ktoś już jakąś taką listę, pewnie te listy się różnią między sobą jakoś tam, ale w jakimś stopniu są spójne. Czy w tej chwili w naszych głowach wyobrażamy sobie, że jakby mamy już jakieś wyobrażenie, kto w tym środowisku wybił się lub właśnie się wybije. A ja mam wrażenie, że to dopiero to się wszystko zaczyna i jakby pewnie parę osób z dzisiejszych list przeżyje, ale pojawi się masę nowych ludzi, bo rynek się dopiero zaczyna. On jest dzisiaj bardzo płytki, ale on wybuchnie. Ja, tak powiem, postawię wszystkie moje pieniądze za to, że on wybuchnie. Nie wiem, czy on wybuchnie za rok, czy za trzy, ale wybuchnie. Czyli pomysły wideo do wykorzystania w necie absolutnie będą cenne. A myślisz, że mocno pójdzie w jakość, w to kręcenie? Jakość na pewno się musi podnieść, tak? Bo my jako widzowie naprawdę wolimy rzeczy lepszej jakości niż gorszej. Nie mówię teraz o jakości produkcyjnej, bo myślę, żebyśmy nie sprowadzili dyskusji jakości do tego, czy to jest z trzech kamer, czy są trzy światła, czy jedno, czy jest trochę słychać, czy trochę nie słychać, bo to nie o to chodzi. Czy jest jakość pomysłu, znaczy to musi być ciekawe dla widza, to musi być takie, że on nie przełącza, to musi być takie, że on przesyła dalej, to też musi być takie, że nie idzie za tym tylko dzieciarnia, bo reklamodawcy bardzo patrzą nie na 500 tysięcy kliknięć młodocianych, tak powiem, użytkowników gier. Patrzą. Na wykresach wygląda to zajebiście. Na wykresach wygląda to tak, zajebiście. Tak, później mamy film, na którym na spotkaniu z vlogerem przychodzi 200 osób średnia wieku lat 12 i to już nie wygląda tak fajnie. Z jakiegoś powodu w tą drogą telewizję na tabelkę idą wielokrotności tych pieniędzy. Czyli myślę, że ważne jest to, żeby zacząć myśleć nie o tylko
maksymalizowaniu kliknięć wśród dzieciaków. Nic nie mają do dzieciaków i serwisów, które są o tym, ale reklamodawcy, no spójrzcie, jakbyście byli reklamodawcami, to oni na koniec dnia chcą sprzedać swoje produkty i kierują to do ludzi, którzy mają pieniądze, którzy wydają pieniądze i tak dalej. I niekoniecznie chodzi o to, że ta woda, sprzedaż wody wzrosła bezpośrednio po takiej akcji, ale żeby jakiś procent, brzydko mówiąc, grupy docelowej się o niej dowiedział i może potem poszedł do sklepu. To jest dość takie przewidywalne. Wiesz, widzę jakiś też potencjał wśród vlogerów, którzy budują swoją popularność na bardzo młodej grupie. Kampania tam z McDonald's, Happy Mealem albo inne. Wiesz, nie, żartuję. Nie. Jest to oczywiście słaba grupa jakby zakupowa, mało atrakcyjna. Jeśli chcecie się dostać do pieniędzy z budżetów reklamowych, to trzeba nieco przestrzegać zasad tamtego świata. No, tego nie zmienimy. Dwa słowa odnośnie jakości i sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy. W 2006 roku, jak Kominek publikował wpis o doktorze Edkerze, on już miał pomysł na siebie, ale jeżeli chodzi o jakość jego bloga, wszyscy pamiętamy, jak on wyglądał. I podobną sytuację mamy teraz, jeżeli chodzi o vlogosferę. Mamy już vlogi, które mają pomysł na siebie i idą tą drogą. Jeżeli chodzi o samą jakość, też nie mam żadnych wątpliwości do tego, że ona się podniesie. Po pierwsze, jakość się będzie podnosić, bo technologia się zmienia, tak? No, iPhone 5 ma słuchawki, więc wielka zmiana po prostu technologiczna na rynku. Kamery są coraz lepsze, prawda? Ludzie zdają sobie sprawę z tego, że właśnie kręcenie gdzieś w szafie, żeby mnie nie widzieli rodzice, tak, że coś kręcę, to nie jest to, o co chodzi, że może warto sobie chociaż zastawkę z tyłu zrobić, prawda, i gdzieś to światło sobie na twarz dać. Jak ktoś bez tego jest w stanie zrobić coś naprawdę ciekawego, to też okej. Tylko ja tu znowu wrócę do tego, że jeszcze oprócz tego, że jest jakość, to jest też, znaczy jakość techniczna, to jest też jakość merytoryczna, tak. Ilu z facetów na tej sali ogląda występy jakiejś dziewczyny, która robi sobie makijaż? Czterech. Rozumiem, że chcecie wiedzieć, co kupować swoim dziewczynom po prostu, tak? Albo dobra, no nie wchodzę. Ja nie oglądam, tak? Przepraszam. Natomiast to jest wielka siła na przykład, tak? W vlogosferze. Dziewczyny, które przed kamerą robią sobie podkłady. Tego nie rozumiem jako ja, tak? Ale rozumiem to jako potencjalny klient, bo być może jest tam w jakiś sposób formuła dotarcia do mojej grupy docelowej, prawda? Z kolei nie podejrzewam dziewczyny, żeby w jakiejś dużej ilości, dużej liczbie oglądały facetów, którzy, nie wiem, broń składają przed kamerą. Słucham? Poczekaj. Dam ci mikrofon, dobra? No dobrze, ale zapominamy o właśnie kwestiach wizualnych. Powiedziałeś, który mężczyzna ogląda dziewczynę malującą się i tak dalej, ale rozmawiamy o wideo, więc w tym momencie mówimy o kwestiach właśnie tego typu. Jeśli mężczyzna rozkładający broń jest odpowiednio atrakcyjny wizualnie, sądzę, że będzie miał dużą grupę fanek. Zgoda, ale to właśnie pytanie, czego szukamy, tak? Bo jeżeli maluje się dziewczyna, która się maluje półnago, to faceci nie oglądają jej po to, żeby poznać, jaki ona ma... tym tropem może celowo wyjaskrawiam w tej chwili, bo chodzi o to, żeby dobrze zrozumieć, czego my szukamy, tak? Bo jeżeli ja chciałbym sprzedawać kosmetyki, to interesowałby mnie to, żeby ludzie, którzy wchodzą na tego vloga, zajmowali się kosmetykami, tak? Jeżeli główną treścią na tym vlogu jest jednak to, że jest bardzo ładna pani, ale te kosmetyki w związku z czym są gdzieś daleko w tle, bo nikt się tym nie zajmuje, tak? Bo 90% jej odbiorców to są właśnie faceci, którzy i tak nie kupią tego, bo mieli żony. No może, no ale to właśnie, dlatego rozpoznanie tych potrzeb, prawda, jest bardzo ważne tak na dobrą sprawę. Słuchajcie, to jest przykład z naszej jednej z ostatnich kampanii, gdzie współpracowaliśmy przy promocji routera, tak? Router Wi-Fi, nic tam strasznie wielkiego. Teoretycznie powinniśmy iść tylko i wyłącznie do blogerów czy do vlogerów technologicznych, prawda? Okazało się, że bardzo fajnie funkcjonuje to w zupełnie innych przestrzeniach, tak? Ludzie, którzy się na co dzień nie zajmują zupełnie technologiami, ale mają czytelników, tak? Ci czytelnicy po coś tam przychodzą, wystarczy się w ten kontekst jakoś wpasować, oczywiście tak, żeby sobie krzywdę nawzajem nie robić. Znaczy, mi się też podoba przełamywanie standardów. Bardzo mi się podobało, kiedy najnowszy laptop jakiejś tam firmy testowała vlogerka kulinarna. To był bardzo fajny, mega dobrze zrobiony test i wyszedł w końcu poza taką linię geeków testujących komputer, który tam mierzą, ile ma milimetrów i jaką tam nanosekundę tam matryca się zmienia. To też zupełnie trochę inny sposób. Znaczy można jakby złamać te takie schematy myślenia, prawda, że kosmetyki muszą testować tylko kobiety od kosmetyków, a sprzęt tylko faceci. Jeżeli chodzi o tą kampanię routera z Orange, to właśnie tam było fajnie, że do kampanii byli zaangażowani, też był bloger motoryzacyjny, testował router w plenerze, blogerka kulinarna, modowa w sklepie, lifestyle'owa, także był spory przekrój. Okej. Jakieś pytania z sali są może?
No tego? Nie, nie ma. Dobra, nie widzę. Okej, dobra, jeszcze. A nie macie czasami wrażenia, że właśnie ci oglądający wideoblogerów, dzieciaki i tak dalej, tak przyzwyczają się do treści, które są im w ten sposób oferowane, że stając się w tym momencie siłą nabywczą na rynku, będą już na tyle przyzwyczajone do tej formy publikacji treści, że telewizja przestanie dla nich być tym głównym medium zasięgowym, co zresztą powoli zaczyna na wszystkich słupkach spadać. Już w tej chwili internet to połowa telewizji, prasa gdzieś tam się przewija w tle. Czy nie macie wrażenia, że jeżeli nie będziecie odpowiednio szybko reagować, tych odbiorców przejmą właśnie nieprofesjonaliści? Ja się nie boję, bo trochę odpowiadam za media teraz, ale mam z nimi wiele teraz do czynienia. Oni w każdym dużym lub średnim medium jest teraz taka gorączkowa zastanawianie się, jak tworzyć własny content, najlepiej niezły i najlepiej niedrogo. I to im zajmie chwilę i wszyscy się tego trochę uczą, dlatego mówię, że każdy dobry pomysł na wideo dzisiaj jest chętnie kupowany przez tak media, czyli majorsi wejdą do gry. Jeśli ten rynek będzie troszkę większy, on jest dzisiaj płyciutki. Majorsi, duże portale, telewizje, duże stacje. Czy możesz wyjaśnić słowo majorsi? Tacy duzi, o. Duzi gracze. Oni teraz się zastanawiają, jak, co z tym fantem zrobić, te wideo rośnie, coś już robimy, trochę na kolanie, trochę za 5 zł, ale czujemy, że konsumenci chcą, domy mediowe chcą płacić za reklamę wideo, jeszcze nie tak dużo, ale coraz więcej każdego kwartału, czyli oni za chwilę, oni już się zorientowali, tylko zajmie mi chwilę, bo to są duże firmy, zawsze działają dość późno i dość długo, ale oni się teraz zastanawiają, jak tworzyć stosunkowo tanio i stosunkowo dobrze content wideo, żeby go potem monetyzować, a do monetyzowania mają własne działy i bardzo dobrych, sprawnych jakby ludzi. Czyli nie boję się, odpowiadając na pytanie wprost, nie boję się, że ludzie się przyzwyczają do takich treści. One są potrzebne, będą istniały, niektóre nie będą niszowe, niektóre się przebiją do głównego obiegu i bardzo dobrze, bo to jest trochę o pluralizmie, mądre słowo, ale majorsi, przepraszam, duzi, naprawdę zaraz pokażą, co potrafią. Okej, to na koniec spróbujcie dać krótko jedną, dwie rady dla vlogerów, którzy dopiero gdzieś tam zaczynają. Są w tej grupie, którzy myślą się rozwijać, szukają, nie wiem, wsparcia, mają pomysły albo szukają pomysłów na reklamodawców. Co mają zrobić, żeby być atrakcyjni, powiedzmy, w ten ogólny sposób? Co muszą, znaczy jakich vlogerów wyszukacie? 2-3 krótkie rady. Wszyscy się boją, co powiedzieć. Słuchajcie, znaczy ja wam powiem z perspektywy mojej firmy, tak po prostu. No, najciekawsi są ci, którzy są najciekawsi, tak? No, jeżeli, no, wiem, do banał, ale tak. Pamiętajcie. To prawda, no. Wiecie, Budzik jest ciekawy. Znaczy każdy vloger myśli, że jest ciekawy, to ci od razu wiesz. Okej, okay, ale to popatrzcie na rynek, tak? Budzik jest ciekawy, bo chodził najpierw w dziwnej czapeczce, tak, i z tego był znany, ale wyrobił sobie jakąś tam markę człowieka, który zna się na tych mediach, tak, który jest w stanie wejść głębiej w temat i tak dalej. Kominek jest kontrowersyjny, tak, dzisiaj wspominaliśmy o nim parę razy i na tym buduje jakąś... jak mówimy Kominek, ilu jest kominków w Polsce? Tak naprawdę, tak? No nie wiem, może teraz jest rzeczywiście, szczerze mówiąc nie mam pojęcia, tak? Czy jest grono młodych wilków, które też próbują zaczynać od bluzgania, ale to już nie wyjdzie pewnie w tej chwili, tak? Natomiast to, co z mojej perspektywy jest bardzo ważne, to jest pewna oryginalność. Ta oryginalność może być na różnych poziomach. To może być oryginalność wiedzy, bo ktoś daje unikalną wiedzę, to może być unikalność formy, bo ktoś zachowuje się inaczej. Skąd się wzięli tutaj, się gdzieś właśnie, dokładnie to chciałem powiedzieć, się pętają gdzieś, lekko stronniczy, tak? Znikąd. Nagle po prostu wyszli na świat, po jakimś czasie potem zaczęli nagrywać vloga, tak? I ten vlog był zupełnie inny niż cała reszta, tak na dobrą sprawę. I to jest ciekawe, tak? No, nagle zaczęli być zauważani, bo co z tego, że ja, firma, będę miał kolejną propozycję kolejnej osoby, która robi kolejny raz to samo, tak? Nic. Rafała, który robi filmy o sobie, tak? No, Rafała, który robi filmy o sobie albo robi takie przyczynkarstwo, prawda, że no, to on tu pokomentuje rzeczywistość, prawda? No to jeżeli albo on będzie tę rzeczywistość komentował w formie ciekawej, tak? Nie wiem, będzie to robił stojąc na głowie i okaże się, że ludzie chcą to oglądać, albo będzie to robił w sposób inny niż do tej pory, tak? Bo będzie miał ciekawsze komentarze, albo okaże się wyjątkową osobowością, tak? Siedzi pan Marek gdzieś tutaj, bo już się odzywał, pozdrawiam, bo filmuje mnie fajnie.
może będę bardziej znany tam u niego, no to wtedy taki ktoś nagle zaczyna wychodzić ponad średnią, tak? A tylko tak naprawdę, umówmy się, ci, którzy są ponad tą średnią, są ciekawi z perspektywy odbiorców i dopiero wtedy robią się ciekawi dla potencjalnego partnera biznesowego. Ja dodam jeszcze jedno, jako uzupełnienie. Bądźcie ciekawi, ale bądźcie też prawdziwi. Rynek, zwłaszcza mediów tradycyjnych, jest pełen chłamu udawanego, sztucznych show kolorowych i wszyscy mamy tego serdecznie dosyć. Waszą siłą jest wasza prawdziwość, wasza pasja, którą widać. Technika, to wszystko to pójdzie krok dalej. Ale... Ja bym z tym dyskutował, ale właśnie... nie będziemy mieli czasu na to, ale pojawi się ten temat prawdziwość czy fikcja w jakimś panelu. To, a przypomnijcie mi, jakbym zapomniał. To super, moje zdanie znacie, ale to, co cenimy i co klient ceni, przynajmniej z mojego doświadczenia, to, że jeżeli ktoś z was mu jakby podpisuje się pod marką żywioł, czy bierze udział w jakiejś akcji, to wiadomo, że się z nią utożsamia, a nie po prostu wziął kasę. Ja nie neguję, ale można być też nieprawdziwym. O tak uważam. Ja mam taką radę, nie miejcie takiego ciągu na szkło, bo często pomysł vlogera jest ważniejszy niż to, co on mówi. To znaczy, dlaczego vloger musi pokazywać sam siebie? Może on powinien kreskówki robić? Może one powinny być po angielsku? Może one powinny być w jakiejś uniwersalnej formule, gdzie nie widzę vlogera? Bo dla mnie vloger jest wycinkiem pewnej całości. Jeśli mówimy, zamienimy vlogera na twórcę, bo on w jakimś sensie jest twórcą, to niekoniecznie musi sam siebie pokazywać. To nie jest najciekawsza forma wyrazu. Niektóre są ciekawe, ale 1058 wideoblog z twarzą, która mówi do kamery w takim kadrze, z natury nie jest specjalnie unikalny. Czyli szukajcie pomysłów na siebie, ale też na swoją twórczość w takim sensie. To nie musi być własna twarz i własna wypowiedź. To może być kreskówka, to może być jakiś zabawny serial, to może być fotografowanie rzeczywistości z pewnym podpisem. Form jest nieskończenie wiele i bądźcie unikalni, bo konkurujecie z całym światem, niestety. No, to jest zła wiadomość. Oprócz tej oryginalności i takiej innowacyjności, jeszcze dodałabym taką chęć rozwoju, którą można obserwować u danego vlogera czy twórcy show wideo, gdzie tylko na przykład, gdzie próbuje testować z różnymi formatami, że widać, że nie tylko osiadł gdzieś tam na laurach na początku, tworzy tylko jedną rzecz, bo dużo też zauważam, na przykład, czy wśród blogerów, czy vlogerów, obserwuję osoby, bo wiadomo, że każdy z czymś zaczyna i ktoś, kto ma, nie wiem, mało subskrypcji czy mało unikalnych użytkowników miesięcznie, jeżeli chodzi o blogera, to nie znaczy, że zostaje skreślony przez agencję. Są też firmy, które na przykład nie chcą współpracować, albo na przykład jakaś dana kampania nie pasuje do jakichś tam tylko topowych wideoblogerów, blogerów, ale również się fajne można kampanie robić właśnie z takimi początkującymi blogerami. Tylko ważne właśnie to, że widać takie chęci samodoskonalenia się i właśnie też często jak rozmawiamy z twórcami wideo czy blogerami, że widać, że poprzez te kampanie reklamowe, obecność w kampaniach reklamowych mogą sami się rozwijać swoje blogi, pasje. To jest fajne. Jeszcze dodam, że dobry pomysł na content wideo z zerową oglądalnością jest tym bardziej cenny, bo ktoś może go po raz pierwszy z wami użyć i nawet go sfinansować. Czyli uwierzcie mi, że naprawdę dzisiaj szuka twórców wideo. Pewnie nie jest łatwo dotrzeć do tych, którzy szukają, tym, którzy są szukani. Jest dużo osób, które no, myślą, że są super gwiazdami, a nie są i tak dalej, ale jest popyt na tego typu pomysły. Tak. I to jest bardzo optymistyczne, że coraz więcej klientów przekonuje się do inwestowania, tworzenia kampanii właśnie z udziałem wideoblogerów, vlogerów, twórców wideo, bo to są nie tylko vlogerzy. Tak. I tak na koniec, bo to rzeczywiście atrakcyjność wcale nie musi oznaczać vlogera tworzącego na najpopularniejszy temat wyszukiwany w sieci, albo w trendy, albo trendy, to o czym się mówi, to jest istotne. Ja mam kilkanaście przynajmniej pomysłów. Nie wiem, kto z Państwa ostatnio wyszukiwał albo interesował się hasłem Bocian na przykład. Kogo obchodzą, wy wiecie, do czego zmierzę. Kogo obchodzą bociany? A jest taki vloger, który vloguje o bocianach. Jeszcze jest trochę młody, więc nie może go tam za dużo z nim robić, ale ma ogromny potencjał, przynajmniej kilkanaście niezłych kampanii, pomysłów na wykorzystanie takiego vlogera, który zajmuje się bardzo niszowym tematem, ale w sposób bardzo, bardzo atrakcyjny. Gdzieś tutaj to są fajne rzeczy. Jeszcze tylko jedna uwaga, bo ona wydaje mi się ważna też w tym kontekście, że słuchajcie, naprawdę, jeżeli chodziłoby tylko i wyłącznie o zasięg, tak, no bo ty mówiłeś o tych słupkach gdzieś, prawda? Na te słupki się zawsze patrzy, to jest kwestia przyzwyczajenia pewnego po prostu. Często w dużych firmach to właśnie idzie długo, ale
Jeżeli chodzi o słupki, to naprawdę żaden z was nie wygra z telewizją. No po prostu, tak? Kampania w telewizji zawsze będzie miała większy zasięg. Szymon Majewski spadł, bo miał osiągnął oglądalność tam 1 500 000 chyba, tak? No, ale to jest oczywiste, prawda? Że taka reklama chamska po prostu w trakcie programu zawsze będzie uderzała mocniej, tak? Tylko ona zawsze będzie uderzała jednostronnie i mało ciekawie tak naprawdę dla odbiorcy, tak? I to dlatego my tak tutaj wszyscy, zwróćcie jednym głosem, nie konsultowaliśmy tego. Mówimy o tym angażowaniu. Słucham? No bardzo, no ale co, dlatego nikt się nie wycofuje z tej telewizji w tej chwili, tak? Tylko chodzi o to, że telewizja to jest... Potrafimy już coraz lepiej. Natomiast telewizja nam daje... Czekaj, dobiegnę do siebie, co? Daje nam... Bo domy mediowe generalnie mają punkty GRP, które można bardzo łatwo zmierzyć, a teraz to mi się wydaje, że jest takie bardziej widzimisię, czy jeszcze się podoba pomysł, czy się nie podoba, bo on i tak nigdy nie osiągnie takiego skutku mierzalnego, jak osiąga telewizja, radio, czy tam coś innego. Bo mówimy o psychologii, nie? To znaczy fajnie byłoby mieć takie narzędzie, które jest w stanie zbadać wszystkich ludzi, do których dotarliśmy i powiedzieć, bardziej nas lubią, mniej nas lubią, tak, albo zmienili swoją postawę, albo i nie, tylko to jest bardzo trudne na poziomie automatycznym. Natomiast to się daje, to jest trudno, tak, bo rozwijamy się w marszu, ale to się daje mierzyć coraz lepiej na szczęście, pewne założenia. Natomiast wrócę tutaj, żeby się nie rozciągać, bo to jest na oddzielny panel bardzo ciekawa dyskusja. Natomiast samo dotarcie nie jest wartością, tak, jeżeli chodzi o to, bo dotarcie zapewniają nam zupełnie inne media. Dotarcie przez społecznościowe rzeczy, w tym właśnie przez blogo czy przez blogosferę, to jest kwestia nawiązania pewnej relacji czy zrobienia czegoś więcej, tak, włączenia się w pewne myślenie i w pewną działalność tych osób, wpisanie się w pewien kontekst. No. I stąd jest mowa o tej unikalności czy oryginalności, będzie dyskusja. To może panią dopytamy, jak pani przekonała, żeby ktoś zainwestował w Żywiec, w taki sposób reklamowania, a nie właśnie w telewizję, która da wymierne efekty? Sprawdzone. Tam już w tej kampanii była też telewizja, spot telewizyjny. No dobrze, ale ktoś zrezygnował z punktów GRP, które mógłby kupić za te pieniądze mierzalne na korzyść czegoś, co nie do końca było pewne. To znaczy tak, jak mówiłam, że to nie była pierwsza kampania w wideo z Żywiec Zdrój. Już z Żywiec Zdrój prowadziliśmy wiele kampanii, także klient jest innowacyjny i też nam ufa naszym rekomendacjom. Natomiast tak jak mówiłam, że tutaj ważna była ta innowacyjność, interaktywność, kontakt z widzami i obecność właśnie w takim kanale z dużym potencjałem. To też jest tak, że na przykład reklama wyświetlana w telewizji, okej, jest obecna przez jakiś okres czasu, natomiast jeżeli tworzymy wideo w sieci, jest obecne na YouTubie, długo po zakończeniu kampanii dalej jest oglądany, dalej wyświetlenia rosną, dalej jest komentowany. Może nie tak dynamicznie jak w czasie kampanii, natomiast on cały czas funkcjonuje. Jest obecny dany film i to jest właśnie też taka siła YouTube'a, że dany film nie jest obecny tylko na danym kanale, tylko krąży sobie jako taki osobny twór. Okej, okay, dobra, słuchaj. Przepraszam, jak bloger zajmujący się marketingiem zaprosi marketingowców do siebie, to zawsze się tak przedłuża, ale nie przejmujcie się tym czasem. Ja na drugie mam Maciej Budzik deadline, więc nie przejmujcie się, że przekroczyliśmy czas, jeszcze go nadrobimy spokojnie. Dziękuję wam serdecznie za głos w dyskusji. Dziękuję.